jak ten dźwięk się rozchodzi w różnych warunkach, przez ścianę, czy przez okno i tak dalej. Mam powiedzieć, ładnie czy nie ładnie? Szczerze? Ja jestem za tym, aby sound designer był od samego początku, już na tej fazie konceptu. Nie wkurzają cię level designerzy, którzy ci wykładają dźwięki na level? Wiesz co? Granatomia to podcast tworzony od twórców gier dla twórców gier. Powstajemy dzięki Wam, dlatego zachęcamy Was do rzucenia okiem na nasz Patronite i dołączenia do naszej inicjatywy. Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w 17 odcinku Granatomii. Dzisiejszym gościem będzie Paweł Robak, który zajmuje się tworzeniem dźwięków i muzyki. Pawle, na takim standardowym wstępie chcielibyśmy rozpocząć tą rozmowę, więc byłoby nam super miło, gdybyś mógł się przedstawić i powiedzieć coś o sobie. Witam Was serdecznie. Paweł, jestem sound designerem. Od 2 lat już pracuję w firmie Teion. Wcześniej zajmowałem się innymi, trochę mniejszymi projektami. A hobbystycznie komponuję muzykę. A właśnie, jak to się w ogóle stało, że ty tak poszedłeś bardziej w sound design niż w kompozycję? Bo z tego, co przeglądaliśmy tutaj twoją historię, to muzycznie to jest taka dość bogata, bym powiedział. No, wysoka półka. No, wiesz co, wydaje mi się nawet, że większość sound designerów zaczyna chyba z tej półki muzycznej. No bo to jest taka jakby naturalna kolej rzeczy, nie? Od dzieciaka fascynujesz się muzyką, słuchasz muzyki, później na przykład jeżeli idziesz w tą stronę, to chcesz ją robić, bierzesz gitarę, bierzesz klawisz, interesujesz się tym, robisz tą muzykę i tak dalej. Ja to robiłem przez wiele lat, jakieś zespoły i tak dalej, ale po pewnym czasie dochodzi do ciebie, jak ta muzyka, wiesz, z jakich ona jest z klocków zrobiona, no i czym jest muzyka? No muzyka to są dźwięki, tylko uszeregowane w czasie i w częstotliwości i generalnie ja zacząłem się dalej interesować tymi mniejszymi jakby atomami tej całej muzycznej cząsteczki, a dalej to już połączyłem z pasją do gier i poszło, nie? Także tak, to jest chyba naturalna jakby kolej rzeczy, od muzyki do sound designu. Nie znam osoby w zasadzie, która od razu się sound designem zaczęła interesować, nie? Tak stricte. A mówisz, że od dzieciaka kręciła cię ogólnie muzyka. Możesz coś opowiedzieć o tym, jak zaczynałeś w ogóle? Kiedy zacząłeś uczyć się na przykład grać na jakimś instrumencie? Jak to u ciebie wyglądało? Tak, tak. Wiesz co, datami nie będę mógł operować, bo mam kiepską pamięć do dat i nazw własnych, ale pamiętam, że początki były takie, że od rodziców dostałem pierwszy keyboard. I rodzice, taki dosyć zabawkowy. I rodzice zauważyli, że sobie tam świetnie radzę, jakieś nawet melodyjki ze słuchu zaczynam odtwarzać. To znaczy, nie byłem super młody, to była tam. Już nie przypomnę sobie, nie wiem, może na pewno miałem więcej niż 10 lat, nie? No i tak się zaczęło. Rodzice to zobaczyli, posłali mnie do szkoły muzycznej. Na początku miałem jeszcze prywatnego nauczyciela od klawisza, później nauczyciel powiedział, że już dobra, nic więcej cię nie nauczę, musisz teraz iść level wyżej do szkoły muzycznej, więc od razu tam startowałem na 2 stopień do szkoły muzycznej. 2 stopnia, tam były egzaminy wstępne, musiałem sobie tylko wybrać instrument, tak, no to pomyślałem, klawisz mogę sobie kontynuować, więc wybrałem saksofon. Tak, nie, bardzo mi się, bardzo mi się podobał ten instrument, więc chciałem na nim grać. Na egzaminach wstępnych jakieś tam wstępne przesłuchania, zaśpiewaj piosenkę, wystukaj rytm, i tak dalej, dostałem się, tak, no i w zasadzie po szkole muzycznej już byłem wyedukowany co do umiejętności grania na 2 instrumentach, no bo i klawisz, i saksofon. I od tego momentu już tam zaczęły wchodzić w czasach licealnych już nawet jakieś mini zespoły, w których grałem, nie?
No. Na jednym i na drugim instrumencie. Czasem, może nie jednocześnie, ale chociaż no bywały czasem takie elementy. Ja przy swoim stalkowaniu głównie na klawiszach cię gdzieś tam widziałam, ale... Ale no tak, faktycznie były co najmniej dwa takie zespoły, które gdzieś tam się nawet pojawiły w internecie. Widziałam, że graliście na festiwalach. I nie wiem, czy tak mogę jeszcze to zdradzić już tak szybko, ale w jednym z tych zespołów też, z jednym z tych zespołów wystąpiliście w Must Be The Music. Było tak. Więc w sumie to możesz nam opowiedzieć jeszcze trochę o tym, jak te zespoły w ogóle, jak to się stało, że stworzyliście te zespoły, no i jak wyglądało udział w Must Be The Music, bo to jest takie bardzo fajnie, ciekawe w sumie na pewno przeżycie. To jest tak, bardzo ciekawe. No, znalazłaś Must Be The Music, a jeszcze był, z tego co pamiętam, X Factor albo coś, nie wiem, tam gdzie był wojewódzki... No nie pamiętam już nawet, jak się nazywał ten konkurs. W każdym razie był jeszcze Idol? Drugi. Nie, chyba X Factor mi się wydaje. Było coś takiego. Albo ma... Tak. Także tak, to były dwa. I jak to się zaczęło, tak? Jak zaczęliśmy grać? No, generalnie zacząłem chodzić na jam session tutaj w Poznaniu, bo jestem z Poznania, nie oryginalnie, ale już od wielu lat. Jam session, czyli takie grania w klubach, można przynieść swój instrument i razem ludzie sobie grają jakieś wspólne, improwizowane kawałki. I tak zaczęliśmy od kontaktu do kontaktu, z kim się tam lepiej grało, tworzyć jakieś projekty. Tutaj spotykaliśmy się w jakiejś salce prób, zróbmy coś swojego, zróbmy jakiś cover i tak dalej. No i tak właśnie powstał na początku zespół Donut, później Chaotic Pieces. Pozdrawiam Asię, Piotra i Krzycha. Tak powstał zespół, który najpierw był Donut, później się przekształcił w Chaotic Pieces. A wy dalej gracie w tym? Nie. Ja sobie zrobiłem trochę przerwę. Zrobiłem sobie przerwę, oni kontynuowali przez pewien czas, ale później już każdy poszedł w swoją stronę i robił swoje rzeczy. Bo tak naprawdę to ten zespół to była taka jakby zlepek skrajnych światów, można tak powiedzieć. Tak, dogadywaliśmy się fajnie, fajnie nam się grało, ale każdy jakby miał ten core swój indywidualny i skąd inąd się wywodził. No? I to było też ciekawe doznanie i ciekawe doświadczenie takie kompozycyjne, bo trudno było czasem określić, jaki gatunek muzyki gramy. Nie? No właśnie, bo wy sami pisaliście oczywiście swoje piosenki i komponowaliście, układaliście teksty, tak? Tak. Wszystko to było nasze, dokładnie, wspólna praca. Jeszcze tutaj bym na chwilkę chciał wrócić do tych, do X Factora i Must Be The Music. Mógłbyś powiedzieć, jak to wyglądało? Jak w ogóle wygląda takie branie udziału w czymś takim? Mam powiedzieć ładnie czy nieładnie? Szczerze. To jest taki podcast, że możesz, jak chcesz, naprawdę. Tak, fajne. Możesz przeklnąć, jeśli potrzebujesz. Ja to postaram się nie. Postaram się nie. Ciekawe doświadczenie. Polecam, jeżeli ktoś chce się zapoznać z produkcją wideo, jak to się mówi, telewizji na żywo, to polecam, żeby tam się zapisać. Jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo czasu i cierpliwości też, bo ja pamiętam te przesłuchania i te występy, że bardzo dużo było tam czekania. Bardzo długo się czekało. Masa jakichś wywiadów, jakichś reklamówek. Nawet gdzieś tam brali ludzi do tego, żeby kręcić ich do reklamy Berlinek. Dokładnie. Tak było. Bo tam na początku podpisujesz umowę, że zgadzasz się na wizerunek, na publikację wizerunku i tak dalej, że mogą zrobić z tobą co chcą, nie? Generalnie. Więc tak to wyglądało.
I tak, no tak jak mówię, no dużo z takiego zaplecza też w telewizji na żywo, no spotkać tych ludzi, jak oni, te gwiazdy, nie, tam zobaczyć, porozmawiać czasem z nimi, chociaż też nie było za dużo możliwości, żeby z nimi rozmawiać. No my ostatecznie dostaliśmy się, już nie pamiętam nawet gdzie, ale nie przeszliśmy dalej jakby w tym etapie. Wiem, że mieliśmy jedno chyba nagranie na żywo, właśnie w tym Must Be The Music, to było nagranie na żywo. Możemy podlinkować, nie? Bo jest na YouTubie. Tak, pod jest. Pod odcinkiem, nie? No jasne, nie ma problemu. Jest tam nasz kawałek. Oczywiście no, ta presja czasowa tam była też, bo musieliśmy ten kawałek skrócić. My mieliśmy te kawałki naprawdę masywne, czasem do 6 minut trwające, a tam trzeba było się wyrubić 1,5 minuty albo 2. Mm. Więc mocno musieliśmy poskracać tą formę, którą udało nam się stworzyć i skomponować, ale myślę, że ostatecznie jakoś tam wypadliśmy. No nie byliśmy jakby popularnym gatunkiem, który w tamtym czasie wygrywał takie odcinki, no bo byliśmy takim eksperymentem, można powiedzieć, nie? Troszeczkę był drugi zespół, który robił coś podobnego i oni przeszli dalej. Pełen profesjonalizm, tak, także naprawdę tam na żywo, jeżeli to wszystko idzie, to wszystko musi być tip-top i masa ludzi biega z tymi swoimi walkie-talkie, do siebie gadają, nie? Także... Polecam, jeżeli ktoś ma czas, cierpliwość i chce się pokazać i zobaczyć, jak to wygląda. Ale to już były czasy dawne, także nawet nie wiem, jak teraz jest, nie? Także to ile to było lat temu. Ale z tym czekaniem jest coś w tym, bo jak mi się zdarzyło ze dwa razy statystować w jakimś filmie, który był kręcony w Krakowie 10 lat temu, jeszcze za czasów studenckich, to faktycznie to było kręcenia mojego jako statystka, która gdzieś tam była tylko w tle, jako tło robiłam, to było dosłownie może pół godziny, jakieś tam ze trzy razy czy cztery zrobienie jakichś tych ujęć i powtórek, a tak naprawdę to trzeba tam było być na 6 rano i wychodziło się, nie wiem, o 19, nie? Calutki dzień był faktycznie stania czekania, jakiegoś dogadywania się, ale tak naprawdę to głównie stania czekania i nie przeszkadzania nikomu naokoło, nie? Więc faktycznie jest coś w tym, że telewizja tak działa, że to, co widać na ekranie, to jest bardzo mała część tego, co tak naprawdę tych godzin, które w to poszły, nie? Dokładnie, to tutaj podobnie, nie? Mhm. Brzmi trochę jak tworzenie gier komputerowych. No właśnie, może teraz tym płynnym akcentem. Znaczy, to nie był mój cel, ale to jest faktycznie ale dobry moment. Myślę, że nazwa kanału zobowiązuje, tak? No. Tak, możemy zmienić na, nie wiem, Must Be The Game, czy coś takiego. W każdym razie, tutaj bym chciał jeszcze jako taki trochę wstęp do tego, czym się zajmujesz, porozmawiać o szkole muzycznej i o tym, jaki według ciebie miała wpływ na ciebie. Bo to, co na pytanie, na które byśmy chcieli znaleźć odpowiedź, to jest, czy warto, jeżeli ktoś myśli o karierze sound designera, czy warto rozważać studia lub jakąś szkołę kierunkową. Zawsze warto się kształcić, będę to powtarzać, mimo że żadnych nie skończyłem ostatecznie, zacząłem, ale nie pokończyłem, ale każde właśnie doświadczenie, jeżeli chodzi o naukę, jest cenne i to jest dodatkowy plus, warto poznać, jeżeli mówimy tutaj o sound designie, tak, to mamy... Nawet nie wiem, czy teraz są jakieś takie stricte szkoły sound designu w grach, czy sound designerskie. Wiem, że jest inżynieria dźwięku, tak? Mhm. Tam jest też mocno nastawiona edukacja na podejście takie techniczne, ale też warto się zaznajomić z
funkcjonowaniem ludzkiego aparatu słuchu, bo to jest w zasadzie podstawa do tego, jak ten dźwięk jest przez nas odbierany. Później nauczycie troszeczkę o akustyce, jak ten dźwięk się rozchodzi w różnych warunkach, przez ścianę, czy przez okno i tak dalej, nie? Później jak działają sprzęty, czyli troszeczkę elektroniki, jak działają mikrofony, różnego rodzaju mikrofony, jakie są rodzaje mikrofonów, do czego używać tych mikrofonów, no to można, tego można wszystkiego się właśnie nauczyć, czy to na studiach, no w szkole muzycznej nie, bo szkoła muzyczna jednak jest od muzyki i tam się uczymy albo grać na instrumencie, poznajemy teorię muzyki i tu bardziej kompozytorsko można zacząć. W zasadzie to chyba nawet trzeba. W sumie nie trzeba, ale warto jednak poznać te zasady, które się później łamie. A jeżeli chodzi o sound design, to tak, no to uczelnie warto robić, ale to nie jest jakby... To nie jest mus. W dzisiejszych czasach można dużo wiedzy samemu wygrzebać i znaleźć masę materiałów, książek. Jest YouTube, także są kontakty, można się z kimś skontaktować, także... A czujesz, jako że szkoła muzyczna pomogła ci w karierze sound designera? Że miało to wpływ na to? Myślę, że trochę tak, bo troszeczkę jednak takie klasyczne podejście do muzyki poszerza wiedzę muzyczną, dźwiękową później i poczucie estetyki też myślę, że poczucie estetyki, jak się posłucha wielu na przykład klasycznych nagrań, można wysłyszeć jakiś balans między instrumentami, balans lewo-prawo, co gdzie jest, co jest dalej, co jest bliżej. I to pomaga później w tworzeniu dźwiękowych światów w grach, jako taki miks, bo można coś do czegoś porównać. Także to taki, myślę, że na pewno, jeżeli miałbym się cofnąć wstecz, to miałbym się cofnąć do czasów, kiedy stałem przed wyborem pójścia do szkoły muzycznej, to jeszcze raz bym poszedł. Także... Już pomijając ten aspekt artystyczny nawet, to z samego faktu, że do sound designu pomaga, nie? Tak, dokładnie. Do samego sound designu może trochę pomóc. Okej. Czyli warto właściwie połączyć i wiedzę techniczną i też taką muzyczną. Zresztą wydaje mi się osobiście, że ktoś, kto chciałby zostać sound designerem, to raczej z definicji interesuje się muzyką, instrumentami, nie? Tak jak powiedziałeś, więc... No to jest naturalny chyba początek, tak? Każdego, który podejmuje się sound designu, że jednak ta muzyka gdzieś tam musiała być na początku. No, mało jest teraz osób, które nie słuchają muzyki, także, a później się zabierają za to na przykład, to już jest już trochę mniej, nie? To by było ciekawe, bo w sumie znam trochę osób, które tworzą gry komputerowe, ale w nie nie grają. Ale wydaje mi się, że w przypadku muzyki to by było dużo trudniejsze, żeby jej nie słuchać, ale ją robić. Znaczy, no to, no a na przykład, dobra, jak to będzie tłumacz, to się wytnie, ale taki mi się teraz nasunął, że to tak jakby ktoś, kto jest głuchy, robił sound design, nie? Wiesz, ciekawe. Przy odpowiedniej, słuchaj, ja ci powiem, to mogę tutaj wtrącić jedną anegdotę, o której nikt nie wie, oprócz mojej rodziny. Był taki etap przy tworzeniu gry, gdzie był, w zasadzie już musieliśmy ogrywać, znaczy ja musiałem ogrywać i mieć dwoje uszu sprawnych, tak? Było tak, że dzień wcześniej wybrałem się na basen i nie wiem, czy wiecie, ale czasem jest tak, że po basenie ci zalega w uchu, nie? Tylko że mi zalgnęło tak, że następnego dnia nie słyszałem na jedno ucho,
A tylko miałem takie, wiesz, już nie miałem binauralnie, tylko mono, nie? Takie na prawe ucho. I powiem ci, że było ciężko w ten jeden dzień, dlatego na CITO musiałem gdzieś prywatnie sobie zrobić pukankę, bo się okazało, że tam coś mi zalgło i tak dalej, bo to przez wilgoć się, no nie wchodźmy w szczegóły, w każdym razie musiałem iść do laryngologa, żeby sobie to wyczyścić i wtedy już było niebo a ziemia, także przez jeden dzień musiałem naprawdę postarać się pracować na jednym uchu, ale na szczęście udało się to szybko naprawić, to nie było nic trwałego. A już a propos robienia muzyki, będąc głuchym, no to co, no, Beethoven u kresu swojego życia już popadał w kompletną głuchotę a ta dziewiąta symfonia jednak powstała, bo przy odpowiedniej wiedzy. No i właśnie tutaj wchodzi ta wiedza, nie, którą nabywamy, przy odpowiedniej wiedzy czasem ten feedback audio nie jest nam potrzebny. To też jest przy produkcji gier bardzo ciekawe, gdzie tam już robimy, ustawiamy, na przykład wrzucimy jakiś dźwięk i wstępnie jakby ustawiamy jego parametry, jaki ma być, czy ma być tak głośny, z której strony ma być, jaka ma być jego atenuacja i tak dalej, no to ja już też czasem robię to instynktownie, ustawiam, jak już wszystko jest ustawione, to wtedy sobie robię feedback audio i patrzę, czy jest, i zazwyczaj to właśnie czym dłużej się przy tym pracuje, tym więcej się wie, jak zrobić coś bez odsłuchu, tylko bardziej już tam cyferki i już później dopiero jest ten odsłuch audio, nie? Tutaj bym przeszedł do takiego pytania podsumowującego troszeczkę to, co do tej pory powiedzieliśmy. Mianowicie, jakbyś dostał takiego małego sound designerka, który jeszcze nie jest sound designerkiem, i on się pyta, co zrobić, jakby jak żyć, i musisz mu powiedzieć, jak zacząć, ale tak, że on nic nie wie do tej pory, jakby nic nie robił, ale by chciał być sound designerem, to jest gra jego marzenie. Gra na jakichś instrumentach, interesuje się, lubi grać też w gry, chciałby to robić, ale nie ma pojęcia, w jaki sposób w ogóle to, od której strony to ugryźć, nie? Okej. Znaczy powiedzmy sobie, że nie trzeba grać na instrumentach, żeby być sound designerem, to raz, a dwa, jak to ugryźć? Przede wszystkim bym mu powiedział, żeby zaczął aktywnie słuchać, wyjść na świeże powietrze, bez słuchawek, bez słuchania muzyki na uszach, tylko wyjść ze swoimi uszami gdzieś do lasu i zacząć, i włączyć aktywny słuch, aktywne słuchanie, aktywne słyszenie. I zacząć analizować, jakie dźwięki wokół niego się pojawiają, i zacząć rozczłonkowywać ten dźwiękowy świat i bardziej go analizować. Nie przechodzić jak przez szum dookoła, tylko troszeczkę, a tutaj słyszę to z tej strony, tu słyszę to z tej strony, ale dalej, tutaj słyszę blisko, tu słyszę nawet swoje kroki, czasem swój oddech i tak dalej, więc takie na początek, takie właśnie aktywne słuchanie, bo jak zaczniemy aktywnie słuchać ten świat dookoła nas, to później będzie łatwiej nam tworzyć te światy, które są już w grach, nie? Nie wiem, czy takiej odpowiedzi oczekiwaliście, czy jeszcze bardziej technicznie mam powiedzieć, czy mniej filozoficznie. A technicznie też, no bo to co powiedziałeś teraz, jest bardzo, bardzo ważne to, według mnie, taka tutaj podstawa, nie? To pytanie, czy to jest moment, jak już sobie tego aktywnie posłuchamy, że idziemy do sklepu i kupujemy mikrofon za 6 koła? Jeżeli mamy fundusze na mikrofon za 6 koła, to jak najbardziej, tak? Byleby go na początku nie zepsuć. Warto jednak testować na czymś tańszym. Znaczy warto, no. Wiadomo, każdy zaczyna od jakiegoś tam poziomu. Więc dużo, dużo nie zależy. Znaczy inaczej.
Można zacząć z wysokiego pułapu, tak? I się na tym nauczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć od mniejszej ilości sprzętu, bo na kiepskim mikrofonie też można coś nagrać, można się przede wszystkim nauczyć, jak nagrywać, jak działa mikrofon, i to jest podstawą, tak? No, a później zobaczyć, jak ta półka wyżej działa, i tak dalej. No, tak jak mówiłem, można powiedzieć, czasem jest tak, że jest kupa sprzętu, nic talentu, ale czasami ten sprzęt też daje nam jakiś ogląd na to, co jest lepsze, co jest gorsze, jak się ma do czynienia właśnie z czymś tańszym, z tańszym mikrofonem, no to się słyszy na przykład, że ma więcej szumów. No i później trzeba też szumy jakby usuwać tutaj, więc jest więcej roboty. A taki droższy mikrofon ma mniej szumów, mniej roboty i lepiej zbiera na przykład. Nie? A w takim razie już tak można płynnie przejść, myślę, jak wygląda tak na co dzień, taki typowy dzień albo taki typowy task sound designera. Jak wygląda ten proces w ogóle? No, to wszystko zależy też od requestu, co to jest. Jak ktoś chce jakiś placeholder tymczasowy, czyli tymczasowy dźwięk gdzieś tam wrzucić, no to można użyć jakiejś bazy dźwięków, którą masz, szybko go zrobić, żeby działał tak, jak ma działać i od razu dostarczyć nawet tego samego dnia, nie? To nie jest jakiś większy proces. No i później jest ten proces update'owania tego dźwięku, czyli razem na początku się sprawdza te systemy, czy one działają, tak? Czy jest, czy ten dźwięk w ogóle jest, czy jest dobrze, czy się dobrze zaczyna, czy się dobrze kończy, a później pracuję nad tym dźwiękiem, żeby był lepszy, żeby bardziej się wtapiał w ten świat, który tam tworzymy. Więc tak wygląda proces. No, proces generalnie tworzenia dźwięków w grach jest taki, że zazwyczaj deweloperzy pod koniec, znaczy może nie pod koniec, ale często to jest takie koloryzowanie już, tak? Prawie gotowej gry i okej, potrzebny nam jest dźwięk. I wtedy dopiero wkracza sound designer i zaczyna kolorować. No to jest taka typowa jakby praca rzemieślnicza, tak bym to nazwał. I te dźwięki się robi, żeby kolorować ten stworzony świat. Ja jestem za tym, aby sound designer był od samego początku, już na tej fazie konceptu, kiedy on może sobie na przykład przygotować właśnie mikrofony, przygotować różnego rodzaju rzeczy do stworzenia tych dźwięków, instrumenty, myśleć o tym już, bo to dużo jest myślenia tak naprawdę też przy sound designie, no bo można wziąć dźwięk jeden do jeden, nie? I go wrzucić, ale czasem są dźwięki, które nie istnieją w czasie, nie istnieją w naszym świecie i trzeba je wymyślić, więc... No właśnie. Tak, więc to jest taki prawdziwy sound design wtedy. I tak to wygląda, że wszystko zależy od tego, jaki dźwięk jest oczekiwany, nie? Od tego requesta, który dostaje. A jak ci się pracowało z taką materią jak Robocop, gdzie masz już jakiś styl narzucany przez filmy? Czy czułeś, że to jest przeszkoda, czy może raczej coś ciekawego do pracy na... Ja od początku bardzo się cieszyłem, że będę brać udział w tym projekcie, bo byłem fanem Robocopa za dzieciaka, także i film, i serial był przeze mnie oglądany, dlatego bardzo się na to cieszyłem i z wielkim entuzjazmem i podekscytowaniem podchodziłem do tej pracy. Ale jak się pracuje z takim, no są plusy i minusy, tak? Trzeba się mocno inspirować tymi dźwiękami, które już były w filmie, przy czym też tutaj jest różnica między filmem a
A Grom taka, że na przykład film, no to jest wiadomo, to jest sztuka linearna, tutaj mamy jednak dynamiczny świat, gdzie gracz może sobie zrobić co chce i trzeba to wszystko brać pod uwagę. No, weźmy na przykład ten dźwięk wystrzału Auto 9, tak, który mamy w Robocopie. No to był dźwięk właśnie, który był bazą, znaczy bardzo mocno skupialiśmy się na tym dźwięku od samego początku, było dużo iteracji tego dźwięku i też inaczej on w filmie generalnie tego dźwięku wystrzału, i on jest też bardzo ikoniczny, tak? Ludzie pragnęli tego po pierwszych trailerach, które wypuszczaliśmy, to ludzie narzekali, że ten dźwięk czasem jest nie taki, jak powinien. Dlatego robiliśmy poprawki, tak? Już nawet był kontakt ze Stevenem Flickiem, czyli twórcą, sound designerem Robocopa, który dostał Oscara za ten sound design. Napisałem do niego i zacząłem się z nim konsultować. Wysyłałem mu próbki dźwiękowe, czy to w tym kierunku dobrze idzie. On bardzo fajnie mi podpowiedział. W ogóle byłem zdziwiony, że odpisał, tak? Jakimś dziwnym trafem udało mi się znaleźć jego maila, bo on gdzieś tam wykłada na uniwersytecie. Tak. I udało mi się jakiegoś uniwersyteckiego maila wyłapać i napisałem na tego maila. No i pan Flick odpisał ku mojemu zaskoczeniu, bo naprawdę już nie wiem, czy to było w desperacji, czy w jakimś takim ekscytacji, napisałem do niego i odpisał i bardzo mi to pomogło, bo bardzo szczegółowo i dokładnie opisał cały świat audio Robocopa, jak oni do tego podchodzili, jakich narzędzi używali i przede wszystkim jak został stworzony ten dźwięk Auto 9, czyli ten tej zmodyfikowanej berety, tak? Może się okazać, że to jednak nie jest wystrzał, tak, to jest bereta, z tego co pamiętam, tak? Tak, zmodyfikowana. Tak, tak, dokładnie, więc zaskoczenie może być to, że to nie jest dźwięk berety wystrzelonej, tylko jakiegoś innego karabinu maszynowego, jeden pojedynczy wystrzał w jakiejś tam hali zbudowanej z metalu. I oni to nagrali, tak im się spodobało, że to wrzucili do filmu, tak? No i generalnie wystarczyło znaleźć, no bo nie nagrywaliśmy dźwięków wystrzałów, musieliśmy korzystać z banków. Udało się zrobić bardzo zbliżony ten dźwięk wystrzału. No, wiadomo, że my gramy z pierwszej perspektywy w Robocopa, więc musi być dodane tam to uderzenie w klatkę, tak? Te niskie tony muszą tam wybrzmieć, czego nie ma w filmie na przykład. I to może też troszeczkę modyfikować ten dźwięk dla fanów, że ten dźwięk jednak nie brzmi tak jak w filmie. No, ten dźwięk w filmie jest płaski, no bo widzimy zawsze Robo z tej perspektywy trzeciej osoby, on gdzieś tam jest w planie, strzela z odległości 20 metrów i poza tym dźwięk wystrzału w różnych lokacjach nie jest taki sam, więc różne są, a my musimy użyć jakby jednego dźwięku, używać go cały czas, ewentualnie modyfikować w czasie, ale tam są na przykład różne i też nie było aż tak dużo tych wystrzałów, jakby się mogło wydawać, przynajmniej w tym pierwszej części filmu, bo też analizowałem sobie wszystkie tam procentowo chyba, ile było strzelania z Auto 9, a ile było reszty filmu, nie, więc, no ale jest to ikoniczny dźwięk i dużo tutaj pochłonął pracy, no później z kolei były dźwięki jego chodzenia, tak, kolejne musiały być tak dopracowane te dźwięki, żeby jednocześnie były i ikoniczne, i żeby nie przeszkadzały, bo jednak no, słyszymy je cały czas i także tak wyglądała praca nad tym, żeby porównać to do filmu, nie? No, tak. Zwróciłeś uwagę na jedną ciekawą rzecz, którą w sumie byśmy mogli też zahaczyć, mianowicie sound designer nie tylko tworzy dźwięki,
ale również zajmuję się innymi dodatkowymi rzeczami. Tutaj chociażby wspomniałeś o różnych środowiskach, czyli też strzelam, że jakiejś atenuacji oraz samej implementacji tego do silnika, bo to jest coś, czym też się przy Robocopie zajmowałeś. Mhm. Tak. To było robienie tych dźwięków i ich implementacja w silnik gry w Unrealu, tak? Unrealu 5. Więc tak, no implementacja była też. Jak ci się podobała praca w Unrealu 5? Dużo lepiej niż w Unity. To mogę powiedzieć szczerze, bo mam... Bardzo intuicyjny silnik, gdzie Unity, no kiepsko, nie? Tak. Tam dużo, ale też nie powiem, bo robiłem projekt w Unity. Dużo się też tam nauczyłem, jak komunikować się z programistami, tak? Bo potrzebowałem dużo pomocy programistycznej. Tutaj jednak to jest bardziej intuicyjne w Unrealu i dużo przyjemniej mi się pracuje. No wiadomo, nadal ten system jest stworzony tak... No są lepsze, nie? Bo są jeszcze te programy middleware, jak WISE czy FMOD, które już bardziej zazębiają się i wnoszą to środowisko audio, gdzie my jesteśmy zaznajomieni z tymi środowiskami audio, pracujemy w różnych Cubase'ach, Abletonach, czy tego typu narzędziach i te middleware'y troszeczkę nam ułatwiają też pracę z silnikami, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z silnikiem. No ja miałem taką przyjemność, że jednak nie robiliśmy tego na WISE, tylko to wszystko było zaimplementowane w silniku i poprzez silnik, więc tak jak najbardziej. No atenuacja, tak, czyli to ta odległość i wiele różnych innych aspektów growych, które tam trzeba było tak przemyśleć, tak, przy implementacji. A w sumie, bo ja na przykład kompletnie nigdy nic z tym nie robiłam i nie mam pojęcia właśnie, jak załóżmy, zrobiłeś sobie jakiegoś sampla. O te sample jeszcze będę mieć potem jedno pytanie, ale zrobiłeś sobie jakiegoś sampla, jesteś z niego zadowolony, to jest w jakimś tam formacie, pewnie wave'ie podejrzewam, nie? Bezstratnym. No i masz tego wave'a i chcesz go wrzucić w silnik. To w jaki sposób tego w tym silniku jeszcze przygotowujesz? Podpinasz go pod jakieś blueprinty? Co ty z nim robisz, żeby stworzyć z tego taki pełnoprawny asset, który potem taki Patryk może wziąć i sobie gdzieś na level wrzucić? No tak, można użyć samego wave'a, to też nie jest problem, bo same wave'y też można używać, tak? Po prostu wystarczy wrzucić tego wave'a do silnika i już później potrzebny nam jest ten wave gdzieś do wrzucenia do jakiegoś blueprintu, to ktoś to bierze i po prostu fizycznie tego wave'a tam wrzuca, ale też jest opcja zabawy, czyli można wziąć ten dźwięk, stworzyć sound cue w najprostszym przypadku tutaj. Teraz Unreal ma metasounda, więc można się pobawić w metasoundzie tymi dźwiękami. I tak, no najprostszym przykładem tutaj jest na przykład przykład taki, gdzie mamy randomizację dźwięków. Mamy, tak, no nie używamy jednego wave'a, tylko załóżmy, że jest dźwięk wystrzału, no to używamy wielu wave'ów i randomizer, podpinamy tam pod to randomizer i on ten randomizer nam wybiera spośród tych wave'ów, który ma być odpalony, tak? Można to też nawarstwiać, czyli stworzyć wiele warstw, które są też randomizowane i zrandomizować jeszcze bardziej ten dźwięk, tak? Później można dodać jakieś efekty Dopplera, czyli ten efekt, kojarzycie, jak się tak, przemieszcza jadący na sygnale pojazd, mhm, albo formuła pierwsza, tak, no to jest właśnie efekt Dopplera, gdzie ten dźwięk
nam się zniekształca i to też można tam zastosować, tak? Na jakieś picze, modulowanie volumów, później jakieś, wiesz, efekty reverb. Teraz ten Metasound daje nam tak dużo możliwości też operacji tym dźwiękiem, w zależności od parametru na przykład, który jest wyciągnięty z gry. Czyli załóżmy, słucham? W realtime się ten dźwięk zmienia. Tak, 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 że wyciągamy sobie jakiś parametr z, nie wiem, postaci, prędkość postaci, wyciągamy sobie ten taki parametr, podpinamy pod dźwięk i w zależności od tego, jak szybko nam się, jak ten parametr działa, to zmienia nam się pitch albo volume, albo głośność tego dźwięku, więc bardzo, bardzo fajnie można się pobawić właśnie takim real-time'em i modulacją tego, i zniekształceniem tego dźwięku, nie? W czasie rzeczywistym. To jest fajny, taki dynamiczny wtedy ten dźwięk i daje dużo bardziej realistyczne efekty. Ja się tutaj delikatnie uśmiechnąłem, bo jak mówiłeś, że o, SoundCue to takie tam jedne z prostszych rzeczy do robienia, a ja zawsze mam takie, że jak sobie tę randomizację wepnę, to mam takie wow, rocket science właśnie zrobiłem. Bo ja tam w tym nie siedzę przeważnie w dźwiękach, więc jak sobie zlepię coś takiego, to dla mnie to już jest o, wow, kradnę komuś pracę. Nie? Wow, jesteś sound designerem teraz. Trochę tak, nie da się ukryć. Także a nie ten, nie wkurzają cię level designerzy, którzy ci wykładają dźwięki na level? Wiesz co? Tak, odpowiesz mi, inaczej, tak. Jeżeli jestem w stanie później znaleźć te dźwięki, jest okej, nie? I powywalać się. Żeby móc później je wywalić. Nie, nie, jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby wszyscy się dobrze czuli i bawili tymi dźwiękami. I tak, no ale nie, że nie lubię, także nie. Później, może być później, jedyny problem, jaki może być, to później znaleźć na przykład ten dźwięk, więc ważne, żeby on był w odpowiednim jakby tam folderze i w odpowiednim miejscu, żeby później można zitarować ten dźwięk i go znaleźć, tak? To jest w ogóle coś, na co chyba trzeba uważać w projekcie w Unrealowym, że jeżeli designer sobie coś robi w blueprintach i on nie wepnie dźwięku na przykład na levelu, tylko gdzieś tej sekwencji blueprintowej, w tym makaronie, i to się potem odtwarza, a ty jako sound designer nie wiesz dlaczego i czemu i gdzie i kiedy, to masz masakrę, bo pewnie spędzasz 20 minut, żeby to znaleźć w ogóle. Znaczy teraz na szczęście są narzędzia, gdzie można wizualnie włączyć sobie w Unrealu nakładkę, która ci pokazuje, gdzie jaki dźwięk gra, więc widzisz sound source'a, że na przykład tutaj jakiś chłop chrapie, nie? I możesz sobie zobaczyć, okej, tu jest taki dźwięk, wyświetla się jego nazwa, więc można go szybko wyłapać. Gorzej jest z dźwiękami, które są tam gdzieś 2D i huczą nami, nie wiadomo co to, nie? Ale to też jakoś tam ale jest na to sposób. Ale taki typowy ambient, no. Ale też są sposoby na to, więc nie ma problemu większego. Są sposoby na designerów. Znalazłem je, wiesz, z doświadczenia opracowałem sposoby na to. Okej, okay, a ja też jeszcze mam jedno pytanie a propos właśnie tworzenia dźwięków. Takie być może o jakąś anegdotkę, bo podejrzewam, że na pewno masz nie jedną. Jakie było najdziwniejsze źródło dźwięku, które musiałeś sobie wymyślić, żeby stworzyć jakiś dźwięk? Takie, bo podejrzewam, że to tak jak, wiesz... Co to było robione? Te bronie w Gwiezdnych Wojnach albo w Terminatorze, to były robione jakąś rurką i sprężynką, coś takiego, nie? Miałeś jakieś takie śmieszne, dziwne sposoby tworzenia jakichś dźwięków, takie co no, nie szłoby zgadnąć, że tak był ten dźwięk zrobiony? Myślę, że tak, jest na przykład dźwięk chodzenia Robocopa. On jest charakterystyczny, bo jest ten stomp, czyli to tąpnięcie, a później jest taka jakby przyssawka, tak, to nazwaliśmy w drodze że on tam się odrywa, tak, że ta stopa się podnosi i to, to i,
i szukałem tej przyssawki i generalnie bardzo mi się spodobał na przykład dźwięk mojego Crocsa z taśmą przyklejoną od spodu i jakoś próbowałem to odtworzyć, tak? Wiadomo, że to później było zlejerowane i nawarstwione były te dźwięki, więc trudno jest usłyszeć tam akurat Crocsa, który ma taśmę przyklejoną. Ale super. Więc na przykład tak wyglądają te dźwięki, nie? Albo używanie na przykład jakichś dziecięcych zabawek do jakichś mechanicznych zabawek. Nie mam tutaj teraz, ale tak, jakichś mechanicznych zabawek, które nam pomagają wydobyć jakiś ciekawy dźwięk, albo miska, w której toczy się kulka i nią kręcisz, ta kulka, wiesz, się tam toczy i wydaje taki ciekawy dźwięk, no więc to można też użyć do jakichś tam mechanicznych elementów, załóżmy, nie? Więc nie musi być wszystko stricte, na przykład jak nagrywasz, wiesz, dźwięk klaśnięcia, nie musi być klaśnięciem, nie? Można to zrobić w inny sposób. No akurat klaśnięcie kiepski przykład, bo musiałbym pomyśleć, jak to zrobić, ale załóżmy dźwięk klaśnięcia w twarz, nie? No załóżmy, że nie chcemy nikogo bić, no to weźmiemy sobie kawałek kurczaka i chlaśniemy w kurczaka, nie? Także... Często się wyżywasz na kawałkach takich kurczaków? Nie. To była prosta, pewna odpowiedź. Wierzymy ci. Ja bym tutaj chciał jeszcze tak wrócić, a trochę przejść dalej do rozwoju zawodowego związanego z potencjalnymi sound designerami, czyli trochę twoją konkurencją branżową. Ale interesuje mnie, jak byś podszedł do procesu tworzenia portfolio takiego sound designera. Bo to też nie jest taka do końca typowa rzecz. Nie możemy wstawić obrazków czy tam screenshotów dźwięków, nie? No nie, tutaj trzeba operować dźwiękiem i trzeba się tym dźwiękiem pochwalić. Jak to wyglądało z mojej perspektywy? Na początku, kiedy w ogóle nie miałem żadnego doświadczenia deweloperskiego, to zacząłem tworzyć takie portfolio, taki demo reel, którym nadpisywałem, tak, niektóre rzeczy, które już były stworzone, jakieś trailery, załóżmy, czyściłem ścieżkę dźwiękową jakiegoś trailera i robiłem swoją ścieżkę dźwiękową pod ten trailer, więc to były takie początki. Później z kolei, jak już wiedziałem, że ta wiedza stricte sound designerska może nie być wystarczająca, potrzebna jest też troszeczkę wiedza z silnika gry. Zacząłem się interesować silnikiem gry, więc zacząłem jakieś proste swoje projekty growe razem z implementacją tworzyć, tak? Czyli już sam implementowałem te dźwięki, jakieś różne tutoriale z YouTube'a wyszukiwałem, jak przede wszystkim musiałem stworzyć ten świat, no ale teraz na szczęście Unreal tam ma bazę jakichś darmowych map, które można sobie ściągnąć i można tam się pobawić, udźwiękowić, także to jest bardzo, bardzo fajny kierunek, że można się pobawić tymi mapami i udźwiękowić własnymi dźwiękami, tak? Czyli tam też można się pod takim kątem pokazać w swoim demo reelu, że potrafisz stworzyć i dźwięk, i jeszcze go umiejscowić w świecie gry. I tak zaczynałem, tak? Od takich właśnie projektów, takich swoich własnych jakby do szafy, gdzie robiłem te dźwięki i wrzucałem je do tych darmowych map na Unrealu, nie? Czyli lepiej byłoby przygotować takiego reela z trailera, niż wrzucić 10 tysięcy dźwięków w Google Drive'ie. Jako wave'y. Oj tak, nie, no przede wszystkim taki demo reel
to on tam, wiesz, nie powinien być za długi, przynajmniej taki początkowy, gdzie ludzie startują, to tak, no to z, minuta 30, maksymalnie, no tam 2-3 minuty, tak, on powinien trwać z przykładowymi dźwiękami prezentującymi różne spektrum, tak, i troszeczkę ambientu, troszeczkę, jeżeli ktoś potrafi w muzykę, no to muzycznie, troszeczkę jakiś foley, czyli takich dźwięków nagrywanych w domu, gdzie masz jakieś przedmioty, tak, jakieś szuranie, footstepsy, jakieś nawet czasem voiceovery, także można tak na początek, tak, i to wszystko najlepiej tam zawrzeć, ścisnąć się w tych 1,5 do 3 minut i to byłby taki fajny właśnie demo reel, który pokazuje wszechstronność. No i jeszcze można dodać tak jeszcze implementację, tak, tylko że tam trudniej z czasem się wyrobić, bo można też dodać jakiś komentarz, tak, co zrobiłem tutaj tak umiejscowiłem ten dźwięk, dlaczego tak, ja też uzasadnić warto, więc to jest taki początek, tak. Mhm. A jakbyś podszedł do szukania pierwszej pracy? Bo zakładam, że może się to troszeczkę różnić niż w przypadku innych profesji w gamedevie, chyba że nie i się zaraz dowiem. Nie wiem, jak jest w innych profesjach w game devie, ale warto uczestniczyć w, jak to się nazywa, tych jamach, tak? Game jamy, tak, dokładnie. Czasami szukają jakiegoś dźwiękowca, żeby zrobić dźwięki na jakąś grę na szybko i to jest fajny moment do zrobienia takiego community, to się nazywa, tak, że z networkingu, tak, no, bardziej networkingu, żeby nałapać kontaktów, zapoznać się z innymi ludźmi, co oni robią, gdzie pracują, może ktoś kogoś potrzebuje, może ktoś robi coś innego, ale potrzebuje też dźwięków i już wtedy wzbogacasz jakby swoje portfolio o to. Można też no, chodzić na zloty, jak to się nazywa, zloty, te eventy, nie zloty, tak, na jakieś gamedevowe eventy i tam zagadać, albo nawet poroznosić CV-ki, nie, także można w ten sposób. No, najważniejsze jest przede wszystkim, się wydaje, taki networking. U mnie to bardzo zawodziło. Ja nie jestem człowiekiem, który jakby lubi kontakt z drugim człowiekiem i to był mój duży problem, ale na szczęście udało mi się gdzieś tam znaleźć pierwszą pracę przy grach mobilnych, tak, bo od tego też zaczynałem, także tam typowo robiłem dźwięki już bez implementacji, no a później już poszło. Ja tutaj mam pytanie jeszcze takie troszeczkę zamykające pewną kategorię naszej rozmowy, a mianowicie jakie części pracy sound designera są według ciebie najprzyjemniejsze, najciekawsze, a które są te, które robisz tak i mówisz, o mój Boże, znowu to muszę tylko zrobić. Tylko nie to! Przykładowo u grafików to jest tak, że na przykład to wymyślanie, tworzenie brył jest ciekawe, ale potem musisz oteksturować to, zmapować i to jest koszmar. Ja się pokusę, bo teksturowanie jest super. Nawet robienie UV-ek już lubię i retro też już lubię. Najgorsze jest techniczne konwertowanie wszystkiego pod te wszystkie dziwne rzeczy i to jest najgorsze ever. Więc no, widzicie to. Pilnowanie nazewnictwa, jakieś takie rzeczy, to jest straszne, nie? Więc czy u ciebie też coś takiego jest, wiesz? Rozumiem. No, trochę odpowiedzieliście już sobie w sumie na to pytanie, no bo każdy lubi co innego. Jeden lubi właśnie jedno, drugi lubi drugie. Ja od początku do końca w zasadzie lubię to, co robię. Lubię to, co robię i nie, jedynym takim, taką rzeczą, która
która zaburza jakby to, tą moją frajdę, jest jakby presja czasowa też, gdzie jesteśmy przy jakiejś końcówce, jest potrzebny na przykład jakiś dziwny dźwięk albo coś i nad którym trzeba troszeczkę więcej pomyśleć i później jeszcze wdrożyć go i zrobić i pomyśleć, jak zaimplementować, a jest na to mało czasu. No to tak, to wtedy jest takie ciśnienie troszeczkę i czuję się to na karku, ale na szczęście myślę, że tutaj robo był spoko, nie było takich momentów. Może czasem się zdarzały, ale to naturalne. Ale nie było jakichś takich większych momentów, gdzie był jakiś duży nacisk, mniej więcej się wyrabialiśmy. I tak, no to, ale jeżeli chodzi o samo tworzenie, no to myślę, że nie jestem w stanie chyba tutaj sobie czegoś przypomnieć, żeby mi coś nie sprawiało. Myślę, że nawet ja lubię dłubanie nawet w blueprintach, nie? Gdzieś tam, jak coś trzeba, no może to trochę zajmować więcej czasu, ale jak zajmuje za dużo albo czegoś już nie wiem, to teraz się też nauczyłem, że lepiej poprosić tutaj kogoś, kto się zna o pomoc i zrobi to szybciej, niż marnować na czas na to, żebym ja to sam robił i byłoby to na przykład źle wklejone, źle wrzucone w złym miejscu, tak? To już to zostawiam później tam innym ludziom i czasem trzeba powiedzieć po prostu sobie stop, kiedy ze sceny zejść i tu już nie jest twój obszar. Niepokonany. Tak. I zostawić to profesjonalistom, bo ja też czasem miałem takie zapędy, żeby butami gdzieś tam wchodzić, ale już się stopuję. To tak jak grafikomasety przesuwam. Patryk, ty wszystko wszystkim przesuwasz. To prawda. Nawet dźwięki robisz. To prawda. Jakby nie wstydzę się tego. Prawidłowo. Okej, myślę, że tym pytaniem przejdziemy sobie, jakby zakończeniem odpowiedzi na to pytanie, przejdziemy sobie do jeszcze takiego krótkiego segmentu z pytaniami od naszych słuchaczy, które tutaj wybraliśmy do tego odcinka. I chciałbym zacząć od takiego, mianowicie, jak sprawić, aby dźwięki brzmiały, jakby faktycznie wydobywały się z otoczenia, a nie wklejone, czyli jak zwiększyć imersję dźwięków. No, zależy też od tego, jaką grę robimy, ale przede wszystkim na początek zrobiłbym dobrego sampla, tak to mówisz. Dobre nagranie jest bardzo ważne, bo możemy nagrać jakiś dźwięk, który ma już w sobie reverb, czyli tam pogłos pomieszczenia, w którym został nagrany. I to już może troszeczkę zaburzyć tą imersję w grze, gdzie załóżmy mamy dźwięk z pogłosem, a pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie wskazuje na to, żeby ten pogłos taki był, nie? Więc warto zadbać o to, żeby dźwięk był nagrany możliwie jak najsurowiej, dry, jak najczyściej, bez pogłosu, no chyba że zabieg estetyczny wymaga tego, żeby ten pogłos był jakiś tam właśnie konkretny, no to tak, to wtedy możemy się skupić na tym pogłosie, albo żeby ten dźwięk był naturalny, tak, ale pogłos wydaje mi się, że tutaj jest kluczowym jakby czynnikiem przy nagrywaniu dźwięków, tak, ale zazwyczaj jak korzystamy z banków dźwięków, to ten pogłos jest zniwelowany do zera i tam mamy takie surowe. Później jest kwestia jego implementacji w silniku gry. Tam trzeba się zająć, żeby on był imersyjny, trzeba się zająć przede wszystkim przestrzenią też, w której on jest umieszczony, czyli dodać odbicia tego dźwięku. Jesteśmy w małym pomieszczeniu, dodać krótkie te odbicia. Jesteśmy w dużym, te odbicia są troszeczkę dłuższe, czyli ten dźwięk dochodzi do nas dłużej i słychać objętość tego pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w lesie, to warto dodać jakieś impulse responsy lasu. Później jest też kwestia samego wklejenia tego dźwięku, załóżmy
w świat gry dodać ambient, dodać jakieś dźwięki environmentu, dodać dźwięki jakiegoś środowiska, w którym się znajdujemy. To bardzo mocno też podbija wrzucony dźwięk i on bardziej jest naturalny dla nas, bo my jako ludzie tak wyszliśmy z jaskini, tak naturalnie słyszymy jakieś dźwięki, cały czas jest szum wokół nas, nie siedzimy w komorze bezechowej, cały czas coś szumi i ten szum jest bardzo potrzebny, room tone, tak? Warto też dodawać do pomieszczeń, żeby podbić ten dźwięk. No, umieszczenie go z lewej, z prawej strony. Załóżmy, że dźwięk jest za ścianą, to trzeba go odpowiednio wyciszyć. Odpowiednie częstotliwości trzeba mu odjąć, bo on jest za ścianą. Pojawia się z lewej strony, dodać go z lewej do z prawej i tak dalej. Więc to jest też kwestia występowania ścian albo przeszkód, które się tam znajdują. No, myślę, że to takie najważniejsze, żeby ten dźwięk był w miarę imersyjny w grze. No i przede wszystkim miks też bardzo ważny jest. Jest jeszcze to coś takiego jak sound chaining, czyli jest, załóżmy, dźwięk bardzo ważny w grze dźwięk wystrzału, to ten dźwięk wystrzału powinien automatycznie obniżać level innych dźwięków wokół nas. Zresztą tak też działa nasze ucho i tutaj też wracamy do kwestii tego, żeby zapoznać się z aparatem słuchowym i ta wiedza też pomaga, że tak działa nasze ucho, że gdy słyszymy jakiś bardzo głośny wystrzał albo bardzo głośny dźwięk, to reszta dźwięków jest automatycznie przez nasz mózg tłumiona, a słyszymy ten głośny i wyraźny, tak? To już tam jest psychologia słyszenia w zasadzie. I takie też środowisko musimy naśladować w grze, gdzie mamy jakieś ważne dźwięki, załóżmy dialogi, to skupiamy się na dialogach. Jak ktoś zaczyna mówić, jest voiceover, to ten voiceover przycisza muzykę. Voiceover też musi przyciszyć dźwięki, które są nieważne, jakieś tam ćwierkanie ptaszków, szumienie drzew. W momencie, kiedy ktoś do nas mówi, my się na tym nie skupiamy, więc wyciszamy to i skupiamy się na tym voiceoverze. Więc tutaj sidechaining też jest bardzo przydatny, czyli taki kompresor. To też pokazuje, że tak naprawdę trzeba mieć w głowie masę zmiennych przy tworzeniu dźwięków. Czyli to nie jest tak, że ty sobie wrzucasz sampla i jest zrobione. Zależy jaki świat się tworzy, bo przy takim projekcie, gdzie odwzorowujemy świat, w którym żyjemy, to tak, trzeba tak robić, ale załóżmy, że mamy platformówkę 2D, to tam już jest kwestia troszeczkę prostsza, ale z kolei pojawiają się inne problemy, tak, że umiejscowienie na przykład dźwięku na ekranie też musimy odwzorować. Dźwięk pojawia się na ekranie tutaj, no to warto by było troszeczkę go umiejscowić w tym punkcie, tak. Też tam sidechaining może zadziałać, ten kompresor, który wycisza jakieś dźwięki i zgłaśnia, nie? Ale najwięcej zabawy właśnie jest w tym odwzorowywaniu tego naturalnego świata, w którym żyjemy, bo to jest nasz słuch działa bardzo, bardzo ciekawie i specyficznie, warto się dowiedzieć, jak działa, żeby później móc odwzorować. Tak, ja to z samej ciekawości, mimo że przy tym nie będę pracować, nie pracuję, to się chyba dowiem, bo faktycznie nie wiem, jak to jest możliwe, że mając tylko dwoje uszu, słyszymy przestrzennie. Fajnie by było tak, wiecie, biologię tego poznać. W ogóle, najważniejsze, trzeba sobie też powiedzieć, że nie słyszymy tylko uszami, tylko słyszymy całym ciałem, całą głową, tak? Więc dźwięk dociera do nas poprzez wibracje, przez kości czaszki do środka, tak? Tam mamy ten nasz ślimak, który odbiera te częstotliwości i one są przekazywane przez nasze kości czaszki. Do tego nie wiedziałam, że nie tylko uszami. Kurde, tak, tak, tak. No całym czasem. No słuchaj, są przecież mikrofony, które zbierają częstotliwości od 10 Hz, tak? Akurat mam takie ciekawe.
To jest taki śmieszny mikrofonik, który to jest geofon generalnie i on zbiera częstotliwości od 10 Hz. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, no ale jak 10 Hz, jak ludzkie ucho słyszy od 20 Hz, tak? Cała magia polega na tym, że właśnie te poniżej 20 Hz to już są takie wibracje odbierane bardziej fizycznie niż słyszalnie i też czujemy, nie? Nie wiem, jak byliście kiedyś na jakimś koncercie i stanęliście pod głośnikiem, to te wibracje to też było czuć. To tak. Jest niesamowite, tak. I to można bardzo też subiektywnie czuć, nie? Te poniżej 10 Hz, więc to nie jest jakby zakres słyszalności ludzkiego ucha, ale słyszalność ludzkiego ciała, można tak powiedzieć. Tak? No tak, masz rację, faktycznie. No to jest mega ciekawe. A jeszcze odnośnie tego mikrofonu, co pokazałeś, to wydawało mi się, że widziałem filmik albo na TikToku, albo na YouTubie, gdzie gościu przykleja go do różnych powierzchni i właśnie nagrywa na przykład drzewa, albo jak pracuje ściana budynku. Tak, tak, tak. Bo to jest geofon. Mój niedawny nabytek, bo je generalnie trudno w ogóle dostać, jak ze Słowacji chyba firma, która wypuszcza go takimi turami, seriami i właśnie ostatnio trafiłem na to, że oni go wypuścili i od razu na dniu zeszły te mikrofony. No tak, to jest geofon, on się generalnie wziął od badań sejsmicznych. Tam naukowcy badali jak to się mówi, drżenia drżenia ziemi, wykrywania ruchów, tak, przewidywania, kiedy jakiś tam wulkan wybuchnie czy coś, to oni właśnie zrobili coś, żeby odbierał te niskie częstotliwości. No i powiem wam, że jest bardzo ciekawe wrażenie, można go nawet użyć jako stetoskopu i posłuchać, jak serce ci bije. Nie? Rozumiem, że było już eksperymentowane na wiele różnych sposobów. Na wiele różnych, tak. Znaczy na wiele jeszcze nie, ale już mam parę pomysłów, gdzie można to przyczepić. Ma wiesz, różne jakieś przyssawki i tak dalej, więc można go gdzieś przyssać. Mam nadzieję, że się podzielisz w formie ciekawostki jakimś ciekawym nagraniem z tego. To jest mega nietypowy mikrofon. Jasne. No, póki co tak, serducho sobie badałem. I co, bije? Taki... Bije. Tak. Wow. Taki tam trochę droższy stetoskop. Tak. No, możliwe. Tutaj dwa pytania już tak naprawdę odpowiedzieliśmy po drodze, bo jedno dotyczyło tych dziwnych przedmiotów do tworzenia dźwięków, a drugie dotyczy... W sumie one są bardzo powiązane, bo drugie dotyczy tego, w jaki sposób został nagrany najdziwniejszy dźwięk, więc praktycznie poruszyliśmy te dwa pytania, ale mam jeszcze jedno, które być może jest kontrowersyjne, a przeważnie się pojawia jako kontrowersyjne. Mianowicie, co sądzisz o voiceoverach wygenerowanych przez AI? I przy okazji to jest moje ogólne pytanie do ciebie. Co sądzisz w ogóle o AI, szczególnie w środowisku i kontekście pracy sound designera? Tak, to jest świeży temat. Bardzo mocno się teraz rozwija AI, nawet w kontekście muzyki i nawet w kontekście sound designu. Bo już zaczęły powstawać, no może odpowiem najpierw pytanie o te voiceovery, tak? Tak, są narzędzia do tworzenia voiceoverów, mają swoje plusy i minusy w zasadzie. Plusem takiego narzędzia jest to, że dla level designerów to jest wygodne, bo mogą sobie stworzyć taki placeholderowy voiceover, mogą mu nadać płeć, mogą mu nadać też, jak to się mówi, charakter, emocje, tak, mogą mu nadać emocje i wrzucić to w projekt i mniej więcej zobaczyć, jak to siedzi, czy tam nawet długościowo, czy to się zgadza, czy nie jest za długi ten tekst, czy nie jest za krótki. I to jest bardzo fajne narzędzie, żeby tak sobie potestować. Problem zaczyna się robić, kiedy
kiedy już mamy jakieś specyficzne emocje albo specyficzne dźwięki wydobywane przez człowieka, jakieś przerwy, załamania w głosie, to już trudniej tam AI chyba odwzorowuje i tutaj jest już potrzebny aktor voice-overowy. Ale myślę, że jako takie narzędzie dla level designu bardzo fajne. No, wiadomo, no, nie trzeba dużych kosztów na to, żeby wynajmować kogoś, żeby to nagrywał i wystarczy sobie wpisać frazę, on ci to przeczyta, jakim głosem chcesz i wrzucić to sobie i sprawdzić, nie? Więc to jest ciekawa propozycja pod tym kątem. Nie będę tutaj, nie wiem, spekulować, jak to się rozwinie, czy to się będzie dalej rozwijać w kontekście emocji tego, żeby tam dodawać jakieś takie różne dziwne efekty dźwiękowe w tych voiceoverach. Możliwe, że takie coś powstanie. Ale samo AI, tak, zaczyna już wchodzić w muzykę, gdzie już powstają strony, na których można sobie wpisać prompt i na podstawie tego promptu wypluwać i kawałek, nie? Jakiś muzyczny w danym stylu, z jakimś tekstem już gotowym. Można sobie teraz zamiast komponować muzykę, trzeba będzie komponować odpowiedni prompt. Wiesz, żeby ten prompt dobrze siedział. A chociaż wydaje mi się, że też ta muzyka dla wprawnego ucha słychać, zwłaszcza w formie, że jest ona stworzona, posklejana jakaś z czegoś, co już istnieje. I warto też takie coś stosować jako placeholdery w grach, żeby sobie przećwiczyć, co mogłoby siedzieć, co mogłoby nie siedzieć. Tak, nawet jest AI do sound designu, gdzie po wpisaniu jakiegoś prostego prompta, załóżmy, nie wiem, dźwięk zgniatanej puszki, wyskakuje 6 dźwięków zgniatanej puszki, nie? Jakość jest taka sobie, tam jeden na parę jest ok, gdzie można to rzeczywiście wrzucić, przy czym no ja bym sobie nie pozwolił na przykład na taką jakość, nie? To, co on wypluwa w tym momencie, jeżeli chodzi o sound design z prompta, że na przykład potrzebuje dźwięk puszki, nie? To już wolałbym tak naprawdę tą puszkę nagrać albo znaleźć w bazie dźwięków, niż generować ją sztucznie, no, mając pewność, że nigdzie się jakby nie powtórzył ten dźwięk, nie? No właśnie, czyli tak jak mówisz, na ten moment jako placeholdery spoko, żeby sobie potestować klimat chociażby, czy jakiś tam, no, czy to siedzi, nie siedzi, ale jeżeli chodzi o finalny produkt, to absolutnie to nie jest jeszcze ten poziom, który się nadaje do finalnej gry, nie? No ja tak uważam, myślę, że jeszcze, jeżeli chodzi o muzykę, to tak, to jest jeszcze daleko od tego, nie? To dobrze. Ale tak, dobrze. Tak, ja jestem za tym, żeby artyści tworzyli, żeby to byli ludzie zawsze, a nie. Znaczy, mi się wydaje, że. To znaczy, tak jak mówicie, że to jest na razie fajne narzędzie dla reżysera, żeby wskazać kierunek, żeby łatwiej się móc komunikować. To jest tak naprawdę teraz komunikacyjne narzędzie mocno. Natomiast jakby ktoś jeszcze musi tym i tak zarządzać, wiedzieć, jak to zaimplementować, gdzie to zaimplementować, kiedy się to ma odtworzyć, jakie ma mieć to właśnie wartości i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest dużo więcej warstw tej pracy niż samo stworzenie dźwięku. Dlatego no tak, na razie. Ma się mniej kontroli troszeczkę też nad tym dźwiękiem, bo no, weźmy ten przykład tej zgniecionej puszki, tak, czy jakiś inny stworzony przez AI, no wypluwa nam to jakby jeden wave, czy tam, nie wiem, MP3-kę i musimy sobie z nią radzić. No jeszcze, i musimy sobie z nią radzić, tak, a my przy tworzeniu dźwięków stosujemy to layerowanie, warstwowanie i możemy, załóżmy, ten dźwięk troszeczkę poprawić, wywalić
jakąś warstwę i on jest troszeczkę inny, lżejszy, cięższy i tak dalej, nie? No tam trzeba operować promptem, dodawać, że ma być bardziej cichy, głośniejszy, lżejszy, cięższy, nie? A tutaj mamy, no tak, mamy jakby też bezpośrednią kontrolę nad tym dźwiękiem, który robimy, nie? Okej. Ja myślę, że tym AI-owym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Wyszło nam bardzo dużo materiału. Pawle, dziękujemy Ci bardzo za możliwość porozmawiania z Tobą, ciekawe historie i odpowiedzi na pytania. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać, a na pewno jeszcze nam się uda powspółpracować, bo tak, biorąc pod uwagę, że tak jakby pracujemy w tej samej firmie. Tak jakby. Tak jakby, tak. Ja tutaj gdzieś tak na Marsie, a Wy gdzieś tam. Ej, raz się widzieliśmy, tak? Na imprezie firmowej chyba, nie? Tak, znaczy tak. Dokładnie, dokładnie. No w tym roku zaraz też jest. No mnie nie będzie. Niestety. O nie. To będzie pierwsza, na której mnie nie będzie. No, szkoda. Od czasów, kiedy jestem w tej firmie, także. No. Dobra, tym akcentem kończymy. Dziękujemy Tobie, Pawle, dziękujemy słuchaczom. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Również dziękuję, pa.